Okej, witajcie na kolejnym odcinku na Just Freestyle. Dzisiaj zrecenzujemy najnowszą piłkę Ligi Mistrzów. No, jak widzicie, nowiutka w pudełku. Dopiero ją dostałem, więc teraz powiemy o kilku aspektach wizualnych. A jak widzicie, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie w pudełeczku. Dobra, może otwórzmy. Okej, no i mamy piłkę. Pierwsze wrażenie, bardzo mocny grip. Jak przejadę sobie teraz tu palcem, to na białej części jest mega mocny grip. Gęsia skórka jest zrobiona z gwiazdeczek. Kolejna rzecz, jaką teraz tutaj widzę, to na gwiazdkach nie ma takiego samego gripu jak na białej części. Kupiłem ją, bo mi się bardzo podoba wizualnie. No i pierwsza myśl, jak ją widzę, to mi przypomina finale 7. Kolorystycznie jest bardzo podobna, chociaż jak widzicie, struktura w finale 7 jest inna. Jest to gładki materiał i panele są, jak widzicie, te podpaskowe, słynne, które były między innymi o w takich piłkach. Bardzo fajna, nowoczesna piłka. W rękach trzyma się ją solidnie. Idziemy sprawdzić, jak się sprawuje we freestyle w futbolu, czyli w czymś, czym się specjalizuje. Lecimy! Użytkuję tę piłkę już od dobrych 2 miesięcy i co pierwsze się rzuca w oczy? Grip, grip i jeszcze raz świetny grip. Moje pierwsze treningi z tą piłką były świetne, fenomenalne i powiem wam, że czuję dużą różnicę. Dotychczas przez dłuższy okres grałem czerwonym Team Geistem, no, który ma gładką powierzchnię, do której byłem przyzwyczajony. No i jak wiecie, to nie jest jakaś chropowata nawierzchnia, która się nie wiąże z dużą przyczepnością. Ja do tej struktury przywykłem i bardzo lubię grać takiego typu piłką. Ale tutaj, moi drodzy, jest to zupełnie coś innego. Jak możecie zobaczyć, ta powierzchnia, ta chropowata powierzchnia, mocno chropowata powierzchnia, możecie usłyszeć. Bardzo ją słychać. Jak dla przykładu, tutaj mamy w Team Geistie gładką powierzchnię. Inna piłka, taka z gęsią skórką. Berlinka, do której często będę nawiązywać w tej recenzji, możecie usłyszeć, że ta chropowata powierzchnia jest trochę mniej przyczepna. Tutaj zaś to jest cholernie mocny grip. I ciekawostka, mój pierwszy trening z tą piłką był niesamowity. Nie wiem, czy to efekt placebo, czy miałem naprawdę świetny dzień, ale no, wyszedłem na pierwszy trening z tą piłką i od razu walnąłem swoje wymarzone kombo. 3 skóry mu w kombie. W tym kombie świetnie czułem to zahaczenie, no po prostu ideolo, bardzo ładnie, wszystko pięknie wyważone i nie musiałem się jakoś długo przyzwyczajać do tej piłki. Wziąłem tę piłkę pierwszy raz na trening i od razu z kopyta bardzo ją dobrze czułem, ruszałem już z najtrudniejszymi movesami, jakie tylko umiałem, więc to jest duży plus tej piłki, nie musicie się jakoś dużo przyzwyczajać do niej, przynajmniej u mnie tak było, bo czasami mam tak, że mam nową piłkę, to przez jakiś czas muszę ją porozbijać, długo się do niej przyzwyczajać. No, z tą piłką tak nie było. Najwięcej będę właśnie mówić o przyczepności tej piłki, bo jest niesamowita. Czuć ją przy halfach, przy wszelkiego rodzaju zrywach. Jest też idealnie wyważony. Nie jest on za mocny, jak w takich typowych piłkach gripowych, jak te Otwor Flista i Moro, czy moim zdaniem za duży grip jest na przykład w Monte Earth, którą recenzowałem na tym kanale, możecie sprawdzić. Tu jest według mnie idealnie wyważony grip i to nie tylko moja opinia, zresztą zobaczycie w tej recenzji. Bardzo ją polubiłem, jest to obecnie jedna z moich ulubionych piłek. Co do struktury, piłka jak trzymam w rękach, tak jak wcześniej mówiłem na początku, mocno ją czuć. Solidnie zrobiona, jak to meczówki z Adidasa. Jeśli chodzi właśnie o piłki z Ligi Mistrzów, ostatnio nie były one zbyt dobre do freestylu. Być może do piłki nożnej były dobre, ale ostatnio i design tych piłek, sposób odbicia, a zwłaszcza struktura przyczepności tej powierzchni nie była zbyt dobra do freestylu. I wreszcie, po tylu latach, bo moim zdaniem ostatnia taka dobra piłka to była Berlinka z 2015 roku. Są piłki i są Berlinki. Więc 7 wersji piłek nie było według mojej opinii zbyt dobrych do freestylu i zbyt atrakcyjnych wizualnie. Ta piłka, no
Jak widzicie, prezentuje się bardzo ładnie. Mój ulubiony kolor to jest żółty i czerwony, więc jak widzicie, idealnie się wpasowała w mój gust. Struktura tych łat, jak widzicie, jest nieco inna niż klasycznie, bo klasycznie to było tak, że mamy tutaj pięciokąt i łatę zrobioną w gwiazdki. I tutaj jest bardzo powtarzalne. Tutaj jest tak nieco inaczej zrobione, designersko, że te gwiazdki nachodzą na siebie, że nie kończą się, nie stykają się gwiazdki ze sobą, tylko nachodzą na siebie, tak jak powiedziałem. No i mamy te nasze pięciokąty. Jak możecie zauważyć, te chropowate gwiazdki, ten nasz grip, nie jest na łatach tych gwiazdkowych. Czy to odczuwa się w grze? Ja nie odczuwałem przy wszelkiego rodzaju zrywach czy halfach. Nie czułem, żeby mocno różniła się ta biała część od tej kolorowej, mimo to, że ten grip tutaj jest mniejszy. W innych piłkach ja to mocno odczuwałem, nie wiem jak inni, ale na przykład była ta piłka Milano. To była taka biało-szara piłka. Mocno różnił się grip na białych częściach od tej na gwiazdkach. Tutaj tego nie ma, tutaj jest według mnie ideolo. Jak żegnasz się z Olo, to co mówisz? Ideolo. Dobra. Suchar dnia zakończony. No i co mamy jeszcze tu na piłce? Szary znaczek Adidasa, oczywiście Liga Mistrzów, Official Matchball, czyli mamy tu do czynienia z meczówką. Piłka waży 426 gram. Struktura, której jest zbudowana, jest twardsza. Im twardsza struktura, tym większe wrażenie większej wagi, ale w tym przypadku to naprawdę bardzo działa razem z tym gripem, więc to super współgra. No i tyle. Tak wygląda, jeśli chodzi o część wizualną. Dobra, przejdźmy do ceny tej piłki. Ta piłka obecnie jest nowa, więc w sklepach sportowych będzie ona dosyć droga. Widziałem, że ona kosztuje 379 zł na Allegro. Na Ergolu widziałem najtaniej za 350 zł, więc to jest dosyć drogo, ale jak wiecie, to jest piłka meczowa. Piłki meczowe nie niszczą się tak szybko, one są zawsze okrągłe. To są solidne piłki, które wytrzymają na lata, więc warto zainwestować. Ale ja kupiłem tę piłkę, polecam wam tą grupę, bo tam kupiłem masę piłek, dużo taniej, Bazar Freestyle Football. Kupiłem ją od Rostala, od Łukasza Rostalskiego za 260 zł, więc czasami można znaleźć piłkę tę o wiele taniej. Porównałbym tę piłkę jako taka mieszanka Monty Earth i Berlinki. Monty Earth ze względu na swój grip, ale w tej piłce moim zdaniem jest to bardziej stonowane. No i do Berlinki bym porównał, jeśli chodzi o ciężkość i strukturę piłki. No i oczywiście też to jest piłka z serii z tych piłek z Ligi Mistrzów, więc one są dosyć podobne. Ta mieszanka wybuchowa stworzyła nam piłkę Ligi Mistrzów 2022, czyli bez wątpienia naprawdę fajny egzemplarz, którym freestylerzy mogą się zainteresować. No dobrze, ale żeby nie było, że tutaj macie tylko moją opinię. Trenować w finale 22 miał przyjemność Oliwier, który dzięki swojej uprzejmości podzielił się swoją opinią na temat tej piłki dla Just Freestyle. Zobaczmy, co on powie na temat tej piłki. No powiem wam, że to piłka jest zarąbista, super grip, zwłaszcza przy halfach. Dawno nie było takiej finalki, naprawdę. Polecam Jolitka Szewczyk. Nie ten kanał. Siema, tutaj Oliwier Ray i chciałbym opowiedzieć wam o kilku moich odczuciach związanych z graniem tą najnowszą piłeczką od Adasia. Na początek chciałbym porównać ją do jakiejś, w którym już wcześniej grałem. I żebyście mieli tak mniej więcej taki w miarę jasny obraz, o czym jest mowa, to wydaje mi się, że najbardziej podobna jest do tej piłki w finale 14. No, jest to jednak spora różnica, ponieważ ta piłka ma gęsią skórkę jak na przykład brazuka. No oczywiście nie jest taka jak brazuka, bo brazuka wiadomo jest miększa od piłek z Ligi Mistrzów i przez to się zupełnie inaczej nimi gra. Ale no, myślę, że takie same odczucia z gry są w miarę zbliżone. Jednak no, ta piłka to jest zupełnie coś innego, zupełnie może powiedzieć coś nowego. I no, jestem pewien, że nie spotkaliście się z piłką, która jest właśnie tej struktury, co ta piłka. Sam grip piłki jest naprawdę bardzo przyczepny. No, chwycenie tej piłki w taki sposób jest naprawdę absolutnie bezproblemowe. Jest naprawdę wyraźnie zaznaczony na tych białych fragmentach, bo na gwiazdkach jest niby ten sam grip, ale on jest taki dużo bardziej, można powiedzieć, dużo mniej odstający od piłki, co w niektórych momentach przeszkadza.
grip w grze jest odczuwany, przynajmniej dla mnie, kółka out się bardzo fajnie robi. Bardzo dobrze się piłka zahacza przy latwach na ilość, przy tam Magellanach po sobie na przykład, przy jakichś bekach takich, no wiecie, takim czymś. A przy kółkach in to zależy, bo wydaje mi się właśnie, tak z mojego odczucia jest, że jeżeli się przy zahaczeniu kółka in trafi na tą powierzchnię z gwiazdką, to jest to dużo ciężej zahaczyć dobre kółko, niż jak się trafi na białą powierzchnię. Takie jest moje odczucie, ponieważ czasami mi te kółka i siedzą naprawdę bardzo dobrze, a czasami mi siedzą naprawdę bardzo źle. I no, jedynym takim moim pomysłem, od czego to może zależeć, to jest właśnie od tego, że na tych gwiazdkach jest taki ciut mniej wyrazisty grip niż na białej części piłki. Design tej piłki już na pewno był omawiany, ale no, stwierdziłem, że warto byłoby wspomnieć. No, osobiście do mnie on naprawdę przemawia. No, gdyby mi się ta piłka nie podobała, to bym jej nie kupił. To może być taki ostateczny dowód, że to nie jest tak tylko pod recenzję, że nie wiem, nie jesteśmy sponsorowani przez Adidasa i nam dał te piłki, żebyśmy je wychwalali. No tak wcale nie jest. Mi się ta piłka naprawdę bardzo podoba. Podoba mi się to, że to logo Adidasa nie jest takie czarne, tylko jest takie szare, taka odmiana, tak się fajnie świeci. No i no, ogólnie design naprawdę jest rzeczą, która się może podobać. No to podsumowując kilkoma słowami, no ogólnie piłka naprawdę dobra, polecam ją, ponieważ fajnie się zahacza, ma fajny grip. No z wad to właśnie to, że wydaje się być większa i cięższa. Moja ocena myślę, że będzie, sumując to wszystko, trochę punktów trzeba odjąć za właśnie wielkość, trochę dodać za grip. Ja bym wystawił takie 7,5 na 10. Jak na mnie to jest dobrze, ponieważ ja tych piłek staram się jakoś tak nie wychwalać, że każda, którą gram, jest na najlepsza, jaką gram, ponieważ tak nie uważam. Uważam, że trochę jej brakuje, dałoby się zrobić więcej, ale naprawdę jest to godna, polecana piłka i polecam każdemu, kto będzie miał okazję ją kupić w jakiejś rozsądnej cenie, to zrobić. Myślę, że to będzie dobry wydatek. No dobrze, macie opinię Oliwiera, macie też opinię mojej dziewczyny na temat tej piłki. Jeśli chodzi o moją ocenę, 8,7 na 10. Jest to lepsza piłka niż Uniforia, którą recenzowałem w poprzednim odcinku. No i oceniłbym ją właśnie na równi jak czerwonego Team Geista, który jest jedną z moich ulubionych piłek. Więc ta piłka wskakuje na tą samą półkę co Team Geist. Właśnie Team Geist spadł z półki. Tak jak mówiłem, pierwsze co się rzuca, świetny grip. Przy wszystkich halfach, przy wszystkich zrywach idealnie siada, idealne zahaczenie, a to jest bardzo ważne w dłuższych kombinacjach. Jeśli chodzi o jakieś mankamenty, dla niektórych może być ona za ciężka. Lekko wydaje się być większa niż normalnie, ale to tylko wrażenie, bo to jest rozmiar 5 i nie jest ani większa, ani mniejsza niż zwykła piłka meczowa. Jeszcze jeden taki minus, no ja bym wolał, żeby te gwiazdki tak szybko się nie brudziły. Ja tu szorowałem tę piłkę, bo grałem ją na dworze. Na początku te gwiazdki były bialutkie, a teraz one są takie wyżółkłe i mam wrażenie, że ta piłka będzie coraz bardziej mi żółknąć w tych białych częściach. Już teraz w tym momencie gwiazdki są brudne i ciężko mi jest je wyczyścić. No wiecie, to jest taki dobry grip, że łapie brud, łapie wszystko razem z brudem. Ale nie no, to jest tylko, wiecie, część wizualna. Im bardziej zniszczona piłka, tym ma większą wartość dla was, indywidualną wartość, bo tutaj macie pokazane, ile pracy włożyliście, ile rozwinęliście skilla za pomocą tej piłki. Tak, i tym pozytywnym akcentem dziękuję wam za uwagę w tej recenzji. No i pamiętajcie, nie sam sprzęt sprawi, że będziecie mieć takiego skilla. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.